Polki i Polacy coraz częściej sięgają po prywatne ubezpieczenia i prywatny system ochrony zdrowia. Oni to robią dlatego, żeby ratować swoje życie i zdrowie swoich bliskich, a nie dlatego, że chcą wydawać 460 zł za 5-minutową wizytę online czy telefoniczną u psychiatry, bo to jest przykład dokładnie sprzed kilku dni. I generalnie tak długo, jak polski publiczny system nie będzie oferował dobrego wsparcia i jasne, zgadzam się, że to może, to jest semantyka, tak? Znaczy generalnie niedofinansowany system ochrony zdrowia, ale on jest w kontekście tego, jak funkcjonuje Polska i jak funkcjonują inne kraje Unii Europejskiej, ile wydają na ochronę zdrowia w stosunku do swojego PKB, to w Polsce mamy niedofinansowany system.